Cześć, witam Was w ten ponury czas zarażania naszego kraju koronawirusem. I właśnie ten odcinek będę chciał poświęcić tej tematyce. Tak krótko, bo nie ma w zasadzie o czym tak dużo mówić. Chciałem takie trzy elementy dzisiaj powiedzieć, czyli pierwsze dotyczące moich prognoz, jak moim zdaniem, według moich analiz będzie rozwijać się sytuacja w naszym kraju. Także chciałem się odnieść do tego, jak zareagowały rządy i politycy na to, co się dzieje, i jak zareagowali przedsiębiorcy na tą sytuację, jakie były ich wypowiedzi w mediach. Więc pierwsza rzecz, takie moje spostrzeżenie, że ja przeanalizowałem sobie, jak to wyglądało w innych krajach, tych, w których najwcześniej wystąpiła ta epidemia, między innymi Chiny, USA, Hiszpania, Włochy, tak? To są te kraje, gdzie jest tych przypadków najwięcej i jednocześnie tam możemy prześledzić po prostu, jak ten przebieg, tak, tej epidemii, jak ona się kształtuje i na tej podstawie wnosić też po części co do tego, jak u nas może być. Więc tak, mam wrażenie, że nasi politycy, zwłaszcza minister zdrowia, straszą zupełnie niepotrzebnie. Już 2 tygodnie temu, a dzisiaj mamy 1 kwietnia, 2 tygodnie temu mówili, że będziemy mieli za chwilę, dosłownie za parę dni, kilka czy kilkanaście tysięcy przypadków. No, dzisiaj jest 1 kwietnia, mamy około 2300 zakażeń. No i nie wygląda na to, żeby ta krzywa wzrostu, tak, jakoś nam pikowała bardzo w górę. Ale zatem o tym za chwilę. Jeżeli najwcześniej pojawiły się przypadki w Chinach i tam było, oni zaraportowali pierwsze przypadki 10 stycznia. 20, mniej więcej 3 stycznia, tak, wtedy, kiedy nastąpił już im taki wysyp tych, mam tutaj przed sobą ściągawkę taką, mieli już powiedzmy tych przypadków 580 według statystyk, i więc bardzo szybko im to rosło. Zupełnie inaczej niż u nas, bo myśmy po 2 tygodniach mniej więcej mieli tych przypadków kilkadziesiąt, czyli dziesięciokrotnie niższe tempo zarażeń było niż w Chinach. Zresztą to widać, tak? Po miesiącu oni osiągnęli mniej więcej 4 lutego, tak, przypadł im szczyt zachorowań, szczyt dziennych stwierdzonych przypadków rzędu, tam było 6 czy 8 tysięcy przypadków, tak? Między 4 a 17 lutego w Chinach to był ten szczyt zachorowań i potem zaczęło im to spadać, tak? Czyli mniej więcej już około z początkiem marca, tak? Czyli 2 tygodnie później im ten poziom nowych zachorowań wrócił sprzed w zasadzie rozwoju tej epidemii. No i teraz oni mają po tam 30-50 przypadków dziennie nowych zarażeń, tak? Czyli praktycznie, a liczba czynnych, tak, aktywnie zarażonych osób już im solidnie maleje. I to dosyć szybko. W ciągu 2 tygodni liczba aktywnych przypadków spadła im z 60 tysięcy przypadków do 20 tysięcy. Tak to mniej więcej wygląda. I ja się spodziewam, w związku z tym, jak obserwowałem, podobnie jest na przykład w Hiszpanii, oni są już w tej chwili mają mniej więcej 10 dzień, 7-10 dzień tego szczytu swojego. USA dopiero w zasadzie wchodzą, oni zaniedbali to, tak, więc mają po 25 tysięcy przypadków, nowych przypadków na dobę. Włochy opanowały już to, u nich też podobnie właśnie ten szczyt zachorowań, ten wysyp szczytowy zachorowań trwał mniej więcej, w zależności jaki punkt przyjmiemy, odniesienia między 10 a 14 dni. Już im to maleje, tak? Już mają spadek wyraźny i należy się spodziewać, że
w ciągu najbliższych dosłownie kilku dni, to jest kwestia 5-7 dni, zacznie im to gwałtownie, ta liczba nowych przypadków powinna gwałtownie spadać. Ile osiągną oni? No, nie sądzę, żeby na przykład we Włoszech przekroczyli oni sumarycznie 150 tysięcy przypadków zakażeń. W tej chwili mają nieco ponad 100, więc spodziewam się, że to gdzieś góra między 150 a 200 tysięcy przypadków u nich powinno być. A jak u nas? No, myśmy weszli w szczyt, gdyby przyjąć powiedzmy punkt za punkt startowy, tak, tego szczytu 24 marca, to myślę, że jeszcze tydzień, góra 10 dni i powinno też zacząć nam spadać. W związku z tym, że dzisiaj na dzień 1 kwietnia mamy około 2300 przypadków, to jest stan na 31 marca, tak podaję. 2300 mniej więcej przypadków, więc myślę, że jeszcze nam w szybkim tempie dojdzie około 3000 przypadków i potem zacznie nam to spadać, czyli nie powinniśmy przekroczyć łącznie 10 tysięcy przypadków. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na takie fakty, które media nasze nie podają, mianowicie okres to, że jest taki szczyt, tak krótki relatywnie szczyt zachorowań, wynika z inkubacji tegoż wirusa. I takie metaanalizy na dużej liczbie chorych pokazują, że pierwsze objawy od momentu zakażenia do pojawienia się występują między 2 a 11 dniem. Tak? Są pojedyncze przypadki stwierdzone w dniu 19, 27, ale to są dosłownie na palcach jednej ręki można te przypadki policzyć. Tak? Czyli miażdżąca większość występuje tak naprawdę między 4. a 7. dniem, a pozostała reszta między 2. a 11. dniem. I dlatego właśnie ta dwutygodniowa kwarantanna jest taka, te okresy takie dwutygodniowe są w pełni uzasadnione. Na sam koniec powiem coś na temat zachorowań w niektórych krajach, bo my się skupiamy na powiedzmy, tak Stany Zjednoczone, nie, że mają 180 tysięcy przypadków, ale są takie kraje, gdzie liczba przypadków na 1 milion mieszkańców już teraz, tak, jest bardzo wysoka. Na przykład San Marino ma 7 tysięcy przypadków, Andora 5 tysięcy przypadków, tak, zachorowań na milion i to będzie im rosło. Luksemburg 3,5 tysiąca, oni są już w fazie schodzenia. Włochy, tak, w tej fazie szczytowej 1750 przypadków na milion. Czyli no, Polska ma obecnie wskaźnik 61. Tak więc myślę tak sobie, że nie dojdziemy ani do tego poziomu w Niemczech, ani w Hiszpanii, ani w Chinach, ani powiedzmy we Włoszech tym bardziej, tak? Także myślę, że niepotrzebnie politycy stracą i straszą. I teraz przejdę może właśnie do tej reakcji poszczególnych rządów i polityków. Ja się tak zastanawiam, czy rzeczywiście jest sens, tak, wprowadzać taką globalną kwarantannę, blokadę całej gospodarki. Może nie całej, bo przemysł pracuje, tak, firmy biurowe też pracują, tylko są ograniczenia co do tego. Ale w związku z tym tak zastanawiam się, czy ta reakcja nie jest nadmierna w stosunku do tego, co się dzieje. Tym bardziej, że po prostu jest tak, że jak liczba zgonów, tak, którą się obserwuje, odsetek zgonów w stosunku do zarażonych nie jest jakiś bardzo duży. On jest porównywalny na przykład z odsetkiem osób chorujących na ospę, odrę, tak? Więc pytanie jest takie, tak, po co w ogóle przedsięwziąć aż tak ostre środki? Tym bardziej, że zgony dotyczą głównie, nie wyłącznie, ale głównie osób w bardzo podeszłym wieku schorowanych. Więc jakie będą skutki, tak, tego? Ale powiem jeszcze o jednej rzeczy. Zawiodłem się na politykę lewicy.
Ja generalnie rzecz biorąc staram się nie oglądać telewizji, bo wiem, że jak już w jednym z filmików mówiłem, że jak polityk dostanie kamerę, to jest jakby dać małpie brzytwę. Tak? Po prostu wygaduje głupoty. No i to się właśnie stało. Tak? Ja jako człowiek lewicy zawiodłem się na polityka lewicy, bo słyszałem między innymi w telewizji, jak to mówił, że oni nie pozwolą na to, tak, żeby odbijało się to kosztem pracowników, tak, między innymi obniżką tych, powiedzmy, tego wynagrodzenia postojowego, tak, tam do 80%, i tak dalej, i tak dalej. Ja tak sobie pomyślałem, no tak, skoro ci analitycy mówią, że jest taki głęboki kryzys, tak, czeka nas kryzys głęboki gospodarczy, to jak można, tak, w tym momencie nie wykazywać elementarnej solidarności. Jeżeli wszyscy mają się dołożyć w jakiś sposób do tego kryzysu, to powiem także pracownicy, nie? To nie powinno być tak, że ten pracownik jest tutaj w tym momencie nietykalny. No i takie jest moje zdanie na ten temat. Także zawiodłem się, zresztą nie tylko politycy lewicy tak wyskoczyli z takimi populistycznymi hasłami, bo i tam politycy prawicy też wyskoczyli. Na przykład kwestia zniesienia całkowita ZUS-u. Tak? W tej sytuacji, kiedy państwo potrzebuje przychodów, tak, po to, żeby walczyć ze skutkami, tak, tej choroby, która się gdzieś tam szerzy, potrzebuje stabilnych wpływów, to jednocześnie, tak, niektórzy bezkrytycznie postulują tego typu rozwiązania, tak? Znieśmy podatki VAT dla wszystkich, tak? Znieśmy nie tylko dla tych, co potrzebują, bo nie działają, bo są zamknięci, ale dla wszystkich, tak? Znieśmy podatki dochodowe, znieśmy składki ZUS i tak dalej, i tak dalej. No nie, moim przekonaniem to jest niepoważne. Jeszcze jeden element właśnie odnośnie reakcji biznesu. Teraz wam coś powiem. Ja jako człowiek, który też prowadził przez parę lat firmę, już wcześniej jeden ze swoich filmików mówiłem, że nasza klasa biznesowa to jest klasa roszczeniowców. No i właśnie w moim przekonaniu właśnie to tak wyszło. Bo raz za razem, tak, słyszałem jęki przedsiębiorców, którzy od mniej więcej 2 tygodni są zamknięci, że mówią, oni za chwilę zbankrutują, będą musieli zwalniać i właśnie żądają, tak, od państwa pakietów rzędu kilkuset miliardów złotych, dla nich wyciągają chętnie rączkę po to, tak, dajcie nam. Ja tak się zastanowiłem, bo wiecie, ja prowadziłem firmę, ja wiem. Nie. Mogę teraz tak postawić takie pytanie, jak psychoterapeuta by postawił. Mianowicie, jeżeli zaczynasz firmę, tak, to ty przez szereg pierwszych miesięcy nie masz w ogóle praktycznie dochodów. Albo te dochody są znikomo małe, skąpe, tak? Czyli musisz dokładać. Mimo to firmy nie bankrutują. Jeżeli więc firmy nie bankrutują, to jak to jest, że ten człowiek, tak, w okresie prosperity, tak, w momencie, kiedy pojawiają się przejściowe trudności, on mówi, że on za 2 tygodnie zbankrutuje. To jak tą firmę on prowadzi? Dlaczego nie ma poduszki powietrznej, tak, finansowej zrobionej? Dla osób, które nie są w żaden sposób wykształcone ekonomicznie i nie znają rachunkowości, ja zachęcam te osoby, żeby sięgnęły sobie po Google'a i wpisały coś takiego jak wskaźnik płynności finansowej. Tak, są różnego typu te wskaźniki. Najczęściej używane jest to jest pierwszego, drugiego stopnia. I co ten wskaźnik mówi? Tak? Kiedy firma jest prawidłowo prowadzona, kiedy nie jest zagrożona bankructwem? Wtedy, kiedy firma, tak, jest na przestrzeni 3 miesięcy, jest w stanie, ma zasoby gotówkowe, kapitałowe, że jest w stanie na najbliższe 3 miesiące uregulować wszystkie swoje należności. Tak to wygląda, tak? Czyli to głównie dotyczy takich szybkich aktywów, typu środki pieniężne zgromadzone w kasie, środki pieniężne bankowe, ewentualnie, jeżeli jest uruchomiony, to jakiś kredyt, tak? To są właśnie te środki.
W Stanach Zjednoczonych postuluje się, żeby ten wskaźnik wynosił 0,20, to znaczy, że na przykład na 50 tysięcy złotych należności, które będą w ciągu 3 miesięcy, żeby mieć mniej więcej 10 tysięcy właśnie gotówki. To jest tak zwane cash ratio, to się nazywa, nie? U nas ten wskaźnik musi być wyższy, ponieważ no, w Stanach jest tak, że obrót finansowy jest bardzo szybki, tak? Tam się płaci w ciągu tygodnia. U nas nie. U nas ten obrót jest mniej więcej miesięczny, na przykład pensje pracownicze i tak dalej, tak? Więc też trzeba, w związku z tym te wymagania kapitałowe w związku z tym są wyższe, tak? Nie można przyjąć takich samych bezmyślnie z podręczników amerykańskich wskaźników. No i teraz tak, skoro wiemy, zadajmy na to, ktoś ma pracownika, tak, i przez 3 miesiące, tak, niech on, ten pracownik kosztuje go 12 tysięcy złotych. Teraz ma 3 czynsze po 10 tysięcy, to jest 30 tysięcy czynszu, plus 12 tysięcy, to jest 42 tysiące, tak, złotych. Teraz to są koszty, tak, tej firmy. Teraz składki ZUS za siebie, kolejne przeszło 3 tysiące. Plus do tego dochodzi, tak, zakupy podstawowych materiałów, tak, różnego typu potrzebne do funkcjonowania. Niech będzie to, dajmy na to, 50-60 tysięcy złotych. Tyle firma musi mieć poduszki finansowej, tak, że w przypadku jakiegoś zatoru, właśnie w przypadku takiej trudności, tak, ma to uregulować, przetrwać. Natomiast te firmy, a ci ludzie mówią, że oni na przykład sprzedawali 100 tysięcy kanapek, tak, miesięcznie. I teraz gościu mówi, że on nie ma, tak, musi zwolnić ileś tam set ludzi. Okej, gościu, no tak ci powiem, nie, tak? Jak ty prowadziłeś tą firmę? Dlaczego nie zabezpieczyłeś, tak, sobie kapitału? Jeżeli nie umiesz, tak, prowadzić firmy, tak, to po co w ogóle się za to zabierasz? Jeżeli fartem, tak, prowadzisz firmę w okresie prosperity jakość ci tam idzie, a przychodzi ten trudniejszy okres, tak, i ty masz kłopoty, od razu zamykasz, to coś znaczy, że jest nie tak. Tak, z twoim prowadzeniem biznesu, nie z sytuacją, tylko twoim prowadzeniem. Ja chciałbym zauważyć, że takie okresy, w których firmy na przykład doznają przestoju, występują. W budownictwie, tak, w okresie zimowym jest wyraźny spadek zamówień. W okresie letnim wiele firm tak udziela urlopów i jest ten skład załogi jest przerzedzony. Nieraz o 3/4 załogi idzie na urlopy. Tak to się zdarza, nie? W okresie tym wczesnym, jesienno-zimowym, tak, dużo ludzi choruje, też idzie na L4, tak, bo dzieci chorują też i tak dalej, więc to nie jest tak, że firma nie jest w stanie przetrwać tego okresu. Źle zarządzana firma rzeczywiście ma kłopoty. No i jeszcze jedna rzecz, właśnie o tym wspomniałem, tak, że ci sami ludzie, którzy dzisiaj tak chętnie wyciągają po pieniążki publiczne, tak, na setki miliardów złotych, jeszcze kilkanaście miesięcy temu, tak, sprzeciwiali się, te same grupy sprzeciwiały się, tak, na przykład podniesieniu zasiłków dla bezrobotnych, podniesieniu płacy minimalnej tam o 100 zł, podniesieniu zasiłków dla niepełnosprawnych i tak dalej, tak? Bo to traktowano jako rozdawnictwo. I te właśnie koszty związane z podniesieniem tych tak zwanych transferów socjalnych, tak, szacowano wtedy na kilka miliardów złotych. I dla nich to było za dużo, tak? Że kilka miliardów złotych wydaje się na tak zwaną patologię. A teraz oni nie mają żadnych, bo mówili w ten sposób, że to uderzy w budżet, tak? Budżet się zadłuży i tak dalej, tak? A dzisiaj żądają kilkuset miliardów złotych bezmyślnie dla siebie z powodu swojej nieudolności w prowadzeniu biznesu, tak? I tutaj już nie ma, tak, dyskusji o tym, że to będzie zadłużone państwo, że tak, że to jest nieracjonalne i tak dalej, i tak dalej. Nie patrzą na siebie, tak, co zrobili źle, że teraz jest im tak trudno, tak, w tym okresie, tylko patrzą, co by innym zabrać, nie dać, a dla siebie ugryźć. No i to tyle, takie moje spostrzeżeń. To są gorzkie słowa, ale one są, wydaje mi się, tak bardzo wyważone i takie
racjonalne. Tak? To jest racjonalna ocena, to nie jest emocjonalna ocena. Jeżeli macie jakieś własne opinie, to zapraszam do komentowania. Na razie.